Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na Obserwator. W związku z tym, że sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie zdominowała nasze życie publiczne, nasz serwis informacyjny w większości poświęcimy lokalnej sytuacji związanej z koronawirusem. Zapraszam. Wierni w Słupsku zastosowali się w ostatnią niedzielę do zaleceń hierarchów i ze względów na bezpieczeństwo sanitarne pozostali w domach. Na msze święte przychodziła jedynie garstka osób. Z powodu pandemii koronawirusa władze państwowe zabroniły organizacji spotkań, w których bierze udział więcej niż 50 osób. Dotyczy to również mszy świętych. Dlatego biskupi zaapelowali do wiernych, by ci uczestniczyli w nabożeństwach poprzez transmisję w mediach, nie osobiście. W kościele mariackim w sobotniej mszy wieczornej i siedmiu niedzielnych wzięło udział łącznie nie więcej niż 300 wiernych. W każdym nabożeństwie uczestniczyło od 20 do 40 osób. Przed rozpoczęciem mszy wierni byli informowani o zasadach przyjmowania komunii. Przyjmowana jest na rękę. Tworzymy taki tron z dwóch dłoni w ten sposób. Stajemy w dwóch rzędach i ksiądz przychodzi z Panem Jezusem, udziela tejże komunii na rękę. Później przy kapłanie spożywamy tą komunię świętą. Nie wolno pod żadnym pozorem pójść z tą komunią świętą do ławki. Dobrze? O to bardzo, bardzo prosimy Państwa. Dobrze? Podobne obostrzenia co do maksymalnej liczby uczestników zgromadzeń obowiązywać będą do odwołania. Natomiast każdego dnia dla wiernych otwarta będzie kruchta kościoła mariackiego. Nie odbędą się natomiast rekolekcje i drogi krzyżowe dla dzieci. Słupski szpital ogranicza swoją działalność. Odwołane są planowe zabiegi. Władze szpitala apelują o ograniczenie do minimum wizyt w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Priorytet mają zabiegi ratujące życie. Wprowadzone zmiany mają związek z zagrożeniem epidemiologicznym i groźbą zarażenia wirusem COVID-19 nazywanym koronawirusem. Ograniczenia dotyczą przeprowadzania diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także badań takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia, USG. Szpital apeluje o ograniczenie wizyt w ramach nocnej opieki chorych. Główny inspektor sanitarny zaleca, aby umawiać się na wizytę do lekarza tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne. W pierwszej kolejności należy skorzystać z porady lekarza lub pielęgniarki drogą telefoniczną. W wyniku konsultacji telefonicznej możliwe jest także uzyskanie e-recepty. Na terenie Słupska i powiatu słupskiego świadczenia w ramach nocnej opieki chorych realizowane są w trzech punktach. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku przy ulicy Hubalczyków 1, w poradniach specjalistycznych przy głównym wejściu do szpitala, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku w oddziale w Ustce przy ulicy Mickiewicza 12, telefon 59 815 42 28 oraz 59 815 42 29, a także w Kobylnicy przy ulicy Głównej, telefon 59 842 90 49. Pomoc w tych punktach udzielana jest w dni powszednie w godzinach 18 do 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Zmiany w funkcjonowaniu Słupski Szpital wprowadził już w ubiegłym tygodniu. Wówczas zaniechano wizyt osób odwiedzających oraz przyjęć na oddział dermatologiczny w Ustce. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody pomorskiego na Wojewódzki Szpital w Słupsku nałożony został obowiązek pozostania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Dotyczy to wszystkich komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w Ustce przy ulicy Mickiewicza. Oznacza to, że w razie potrzeby właśnie tam będą kierowani pacjenci zarażeni COVID-19. Na razie chorzy z koronawirusem przyjmowani mają być w Trójmieście. Nastąpiły też zmiany w funkcjonowaniu przychodni miejskich. Na ten temat Daniel Klusek rozmawiał z dyrektor słupskiego MZOZ-u Violettą Karwalską. Tę rozmowę nadamy tuż po Obserwatorze w ramach specjalnego wydania programu Zdrowie i Rodzina. Zapraszam. Widzialna ręka Słupsk. Na tym profilu na Facebooku mieszkańcy Słupska i regionu oferują sobie pomoc w zrobieniu zakupów czy wyprowadzeniu psa na spacer. Wszystko po to, by osoby starsze, chore i niesamodzielne nie narażały się na potencjalne zakażenie koronawirusem.
Choć grupa Widzialna Ręka Słupsk powstała zaledwie kilka dni temu, jej członkami jest już ponad 1000 osób z całego regionu. Zasada działania jest prosta. Osoby chętne deklarują się, że mogą zrobić zakupy spożywcze, kupić artykuły higieniczne, lekarstwa, a nawet wyprowadzić psa czy przynieść obiad osobom potrzebującym. Mieszkańcy deklarują również chęć uszycia i dostarczenia maseczek ochronnych. Osoby, które chcą skorzystać z takiej pomocy, mogą skontaktować się z wybraną osobą poprzez Facebooka i przekazać jej listę zakupów. Można też napisać prośbę i poczekać na kontakt wolontariusza. Co ważne, osoby zainteresowane przyniesieniem zakupów płacą za nie dopiero po ich dostarczeniu. Do akcji Widzialna Ręka Słupsk włączyli się również harcerze. Dzwoniąc do biura chówca pod numer 507 795 684 w godzinach od 8 do 18 można przekazać prośbę o pomoc. Harcerze znajdą wówczas wolontariusza mieszkającego najbliżej osoby potrzebującej, który zrobi zakupy i dostarczy je pod wskazany adres. Takie usługi są bezpłatne. Kara 8 lat więzienia grozi 36-latkowi ze Słupska. Mężczyzna miał zaatakować młodą dziewczynę i próbować doprowadzić do czynności seksualnych. Sąd aresztował napastnika. 36-latek spędzi za kratami przynajmniej najbliższe 3 miesiące. Na tyle aresztował go słupski sąd rejonowy. Mężczyzna w ubiegłym tygodniu zaatakował na klatce schodowej jednego z bloków 19-latkę. Najpierw przewrócił ją na ziemię, po czym rękoma dotykał jej intymnych części ciała. Pokrzywdzona powiadomiła o zajściu policję. Po kilkunastu godzinach wytypowali sprawcę, a następnie go zatrzymali. Zatrzymanego 36-latka przesłuchał prokurator, który przedstawił zarzuty dotyczące doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. Wczoraj sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. 36-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia. Od ubiegłego tygodnia Akademia Pomorska w Słupsku nie prowadzi zajęć dla studentów. Dwa z trzech akademików słupskiej uczelni musiały opuścić mieszkające tam osoby. Wybory rektora były ostatnim dużym wydarzeniem na słupskiej uczelni. Następnego dnia odwołane zostały zajęcia dydaktyczne. Następnie rektor z zarządzeniem polecił opuszczenie akademików przez studentów i doktorantów oraz studentów zagranicznych do najbliższej środy. Osoby, które nie będą mogły wyprowadzić się, znajdą zakwaterowanie w domu studenckim numer 4. W piśmie rektor wzywa do zabrania wszystkich swoich rzeczy osobistych, ponieważ pomieszczenia w opuszczonych akademikach mogą przechodzić procedury profilaktyczne, w tym dezynfekcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podobne zabiegi poczyniono na większości polskich uczelni. Domy studenckie mają być bowiem miejscami wyznaczonymi do odbycia kwarantanny. W Akademii Pomorskiej dla osób postronnych nie pracują praktycznie wszystkie jednostki. Nieczynna jest także biblioteka główna uczelni. Odwołane są praktyki, w tym także te, które studenci kierunków medycznych odbywają w słupskim szpitalu. Urząd Miasta w Ustce pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla mieszkańców. Ograniczenia wprowadzone są z uwagi na dobro mieszkańców w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego. W mieście zebrał się także sztab kryzysowy. Ograniczenie w pracy ratusza nie oznacza, że urzędnicy zaprzestaną wykonywania swoich obowiązków. Każdy wydział będzie realizował swoje zadania. Sprawy mieszkańców będą nadal załatwiane, jednak bez bezpośredniego kontaktu. Sprawy wymagające osobistego kontaktu będą realizowane tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie. W urzędzie wprowadzony też został obowiązek bezdotykowego pomiaru temperatury u każdej osoby wchodzącej do budynku oraz obowiązek wypełnienia krótkiej ankiety w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury. Kasa urzędu jest nieczynna. W miarę konieczności wpłaty należy dokonywać przelewem. Urząd pracuje normalnie, natomiast ci pracownicy, którzy mogą wykonywać pracę zdalną, wykonują ją, czyli wykonują w domach. Zostały przydzielone im zadania, określone terminy realizacji i te prace wykonujemy. Natomiast mieszkańców chcemy obsługiwać na bieżąco. Oczywiście prosimy Państwa o kontakt telefoniczny. Rozwiązywanie wielu spraw drogą telefoniczną, jeżeli okazałoby się, że kontakt telefoniczny jest niewystarczający, wtedy proszę umówić się na konkretną godzinę z pracownikiem, przyjść do urzędu i wtedy będzie spotkanie już z zainteresowanej osoby, z urzędnikiem na miejscu tutaj u nas w biurze obsługi interesantów. Kontakt z urzędnikami telefoniczny, mailowy lub poprzez platformę ePUAP możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Miasta. Podobne zasady wprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zaprzestaje przyjmowania interesantów. Kontakt w sprawach pilnych pod numerem telefonu 59 81 54 390 lub poprzez e-mail mops@
um.ustka.pl. W Ustce zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. Na pierwszym spotkaniu obecni byli przedstawiciele przychodni oraz komisariatu policji. Komendant komisariatu policji Grzegorz Szerszeń przekazał informację, że na terenie miasta Ustka 16 osób przebywa w kwarantannie domowej. Policja raz na dobę na podstawie listy otrzymanej ze stacji sanitarno-epidemiologicznej sprawdza, czy osoby te przebywają w miejscu zamieszkania. Obecnie nie zgłosiły one potrzeb bytowych, korzystają z pomocy rodziny. Wszystkie te tematy dotyczące i zachorowań, i opieki medycznej, jak również bezpieczeństwa na terenie miasta były omawiane. No na pewno pocieszające jest, że żadnych przypadków zachorowań, ani podejrzenia o zachorowanie na koronawirusa nie mamy w mieście. Jest w tej chwili w naszym mieście 16 osób objętych kwarantanną, ale to są głównie osoby, które wróciły z podróży i w tej chwili muszą ten okres kwarantanny po prostu przejść. Dyrektor Usteckiej Przychodni Zdrowia Anna Kowalska przekazała informację o przeorganizowaniu systemu przyjęć pacjentów. Z przychodnią należy kontaktować się telefonicznie. W Obserwatorze była to już ostatnia informacja. Przypominam, że za chwilę na naszej antenie specjalne wydanie programu Zdrowie i Rodzina. Będziemy tam rozmawiać na temat sytuacji w Słupskiej Służbie Zdrowia. A dzisiaj już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.